Zanim przystępujemy do właściwych prac, chciałbym spełnić pewien konieczny, choć smutny obowiązek. Przedwczoraj zmarł w wieku 92 lat Nestor, wieloletni przewodniczący ruchu laickiego w Polsce i twórca i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, profesor Andrzej Nowicki, niezwykle zasłużony dla lewicy polskiej i ruchu laickiego w Polsce. Uczcijmy jego pamięć chwilą milczenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, to jest bardzo szczególna sesja w dziejach stuletnich, przeszłostuletnich ruchu laickiego w Polsce. Pierwszy raz sesja, którą towarzystwo organizuje, jest współorganizowana przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest ważne wydarzenie, zresztą sami Państwo widzicie oprawę medialną. Biuro medialne SLD prowadzi na bieżąco internetowy program tej konferencji. Widzę w tym bardzo istotny nowy element i w dziejach ruchu laickiego, i w postawie największej partii polskiej lewicy. Dla nas, dla ruchu laickiego, jest to potwierdzenie tego, że jesteśmy na dobrym kursie. Tego kursu nie zmienialiśmy. Z drugiej strony jest to świadectwo, że na lewicy, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, problematyka światopoglądowa, problematyka laickiego, świeckiego państwa i tolerancji, to znaczy ta problematyka, która stanowi rdzeń naszej działalności, znajduje dzisiaj znacznie poważniejszy wyraz niż w przeszłości. Chciałbym powitać przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, premiera Leszka Millera. Kiedy powiedziałem premiera, odwoływałem się nie tylko do przeszłości. Mam nadzieję. Chciałem powitać wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana profesora Longina Pastusiaka. Ta sesja, jak i cała działalność naszego towarzystwa nie byłyby możliwe, gdyby nie systematyczne wsparcie, pomoc i aktywny udział dwóch fundacji. Fundacji imienia Kazimierza Kelles-Krausa. Bardzo serdecznie witam prezesa fundacji, doktora Sławomira Wiatra. Zbieżność nazwisk nie jest zupełnie przypadkowa, ale proszę nie traktować tego jako przejaw rodzinnego kumoterstwa. Oraz Fundacji Róży Luksemburg, której przedstawicieli witam bardzo serdecznie. Chciałbym powitać nowego prezesa Kuźnicy Krakowskiej, Andrzeja Kurca, naszego wieloletniego i stałego przyjaciela, nowo starego prezesa, ale świeżo wybranego na tę funkcję. Andrzeju, przyjmij ode mnie, mam nadzieję, od nas wszystkich serdeczne gratulacje. Wiekiem, ale nie duchem. A co do wieku, to Longin kiedyś dał mi na urodziny taki zegar, który idzie do tyłu. Nie wiem, czy pamiętasz. Otóż obserwuję takie zjawisko, że
im starszy ktoś jest metrykalnie, tym młodszy duchem. Nie chcę powiedzieć, że jest odwrotnie w stosunku do młodej generacji, bo nie chciałbym jej robić przykrości, ale dla naszych młodych kolegów powiem na pociechę, że młodość to jest taka dolegliwość, która przechodzi bez leczenia z czasem. Także przyjdzie taki moment, kiedy i o was będzie się mówiło starzy wiekiem, a młodzi duchem. Chciałem powitać bardzo serdecznie przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji, prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, pana profesora Zbigniewa Stachowskiego. Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, pana Andrzeja Wędrychowicza. I prezesa Stowarzyszenia imienia Kazimierza Uszczyńskiego, pana Krzysztofa Mruzia. No i wreszcie osoby, bez których to spotkanie byłoby całkowicie niemożliwe, mianowicie panelistów. Ostateczna lista panelistów po wyłączeniu się niektórych osób, które miały zamiar wziąć udział, ale nie mogą, i po uzupełnieniu składa się z pięciu profesorów, pięciorga profesorów, przepraszam za nieprzestrzeganie poprawności politycznej. W porządku alfabetycznym naszymi panelistami są profesor Jan Hartmann, profesor Stanisław Obirek, profesor Joanna Senyszyn, profesor Andrzej Walicki i profesor Danuta Waniek. Poproszę teraz panelistów, by zechcieli zająć miejsce przy stole. Krzeseł jest akurat dosyć. Słucham? Tak. Ja mogę iść na lewo całkiem. Nie, wie pan, chciałem właśnie gdzieś koło pana usiąść. A dajcie pan. A mam nadzieję, że jeszcze milej koło mnie. Kiedy zostaniemy opfotografowani, bo to dyktatura medialna jest niewątpliwa, kiedy zostaniemy opfotografowani, zaraz przystąpimy do pracy tego panelu. Chciałbym panelistom i sali zaproponować następujący tryb prac. Podstawowe pytanie, któreśmy sobie zadali, brzmi: czy Kościół katolicki w Polsce zdolny jest do dialogu i współdziałania z demokratycznym państwem? I proponowałbym, żeby początek tego panelu przebiegał w ten sposób, że wypowiedzą się poszczególni paneliści. Zanim jednak to nastąpi, chciałbym poprosić, jeszcze przed panelem, o zabranie głosu i odniesienie się do tej problematyki pana premiera Millera. A potem będę w dowolnej kolejności udzielał głosu panelistom. Leszku, panie premierze, proszę bardzo. Jednym słowem, czy to zjawisko wyrasta z obowiązującego stanu prawnego, czy też wręcz wykracza poza normy ustawowe, czy te, które zostały zapisane w międzynarodowej umowie między rządem polskim a Watykanem. Gdybyście Państwo zechcieli troszkę się przesunąć, bo tu...
Otóż chciałbym jako przedstawiciel Lewicy zwrócić uwagę, że wszystkie regulacje prawne podejmowane w polskim parlamencie, które wprowadzały do życia publicznego instytucje Kościoła, były realizowane i wprowadzane pod rządami polskiej prawicy. Właściwie z jednym tylko wyjątkiem, mianowicie kiedy stanowiono Komisję Wspólną Rządu i Episkopatu oraz Komisję Majątkową. To stało się jeszcze za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie rządu Mieczysława Rakowskiego, który wniósł taką inicjatywę do ówczesnego Sejmu. Ale wszystkie późniejsze akty, począwszy od wprowadzenia religii do szkół, poprzez konkordat, poprzez stopień z religii na świadectwie, wszystkie te kwestie, poprzez bardzo restrykcyjną ustawę antyaborcyjną, wszystkie te akty prawne były uchwalane w okresie rządów prawicy. Jeśli chodzi o konkordat, to pamiętamy, że został on podpisany w końcówce rządu pani Hanny Suchockiej, właściwie już w okresie, kiedy ten rząd był w stanie dymisji, tuż przed wyborami w 1993 roku, a po zwycięstwie akcji wyborczej Solidarności i Unii Wolności, jako jeden z pierwszych aktów prawnych został ratyfikowany przez ówczesną większość parlamentarną i podpisany w rezultacie tej ratyfikacji przez prezydenta Kwaśniewskiego. Te próby zmiany istniejącego stanu rzeczy spotykały się albo z wetem prezydenta, jak chociażby przy pierwszej próbie nowelizacji ustawy antyaborcyjnej, albo przy sprzeciwie Trybunału Konstytucyjnego, co również miało miejsce w tej dokładnie sprawie. Można zatem zadać sobie pytanie, czy w Polsce kiedykolwiek może to ulec zmianie? Odpowiedź jest prosta. Tylko wtedy, kiedy ukształtuje się stosowna większość parlamentarna, która te nowelizacje, te zmiany wypisze na swoich sztandarach. Często pada sformułowanie, no dobrze, ale przecież Sojusz Lewicy Demokratycznej w okresie polskiej transformacji dwukrotnie rządził, dlaczego tego nie uczynił? Otóż dlatego, że SLD nigdy w tym okresie nie miał większości w Sejmie. Nigdy samodzielnie nie rządził. Raz był blisko spełnienia tego postulatu w 2001 roku, ale niestety wskutek różnych przyczyn, zwłaszcza w końcówce kampanii wyborczej, ten zamiar się nie powiódł. Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy rządził, zawsze współrządził z Polskim Stronnictwem Ludowym, a ta partia nigdy nie miała zamiaru poprzeć jakichkolwiek inicjatyw ograniczających wpływy Kościoła z oczywistych powodów. Polskie Stronnictwo Ludowe jest bowiem bardzo głęboko osadzone w tradycji polskiej wsi, a ta tradycja jest często rozumiana jako wręcz jedność instytucji publicznych i Kościoła. Czy zatem z tego należy wyprowadzić ponury wniosek, że nie należy się domagać takich nowelizacji, czy nie warto o nich mówić? Oczywiście nie. Trzeba o tych kwestiach mówić. Jak rozumiem, dzisiejsza dyskusja, wystąpienia panelistów będą istotnym przyczynkiem do tej potrzebnej debaty. Trzeba o tym mówić, trzeba wprowadzać to do programów, ale z jednoznacznym komentarzem. Jeżeli w Polsce w praktyce ma pojawić się system państwa świeckiego, to tylko wtedy się to uczyni, kiedy w Sejmie zostanie zorganizowana stosowna większość parlamentarna, która ten cel zechce zrealizować. W innych kwestiach czy w innych okolicznościach nie będzie to możliwe.
I polscy wyborcy mają przed sobą taki dylemat. Jeżeli chcą państwa świeckiego w kolejnych wyborach parlamentarnych, a najlepiej w najbliższych wyborach parlamentarnych, muszą wybrać te siły polityczne, które chcą tego dokonać. Przede wszystkim rzecz jasna Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy też inne ugrupowania, które będą chciały wziąć się za bary z tym ważnym problemem. Troszkę prowokacyjnie, bo zakładam, że ten wątek wystąpi w dyskusji, chciałem też się odnieść do częstych czy refleksji, czy zarzutów o współpracę rządu polskiego z Kościołem w okresie referendum akcesyjnego i czy w ogóle w okresie, kiedy ważyły się losy polskiej akcesji. Otóż żadnej formalnej współpracy czy porozumienia nie było, ale była tendencja ze strony rządu, który miałem zaszczyt reprezentować, a także prezydenta Kwaśniewskiego, żeby nie wywoływać żadnej wojny religijnej, czy nie wywoływać dodatkowych konfliktów w delikatnym okresie, kiedy ważyły się losy akcesji. Proszę pamiętać, że zdecydowaliśmy się na ogólnospołeczne, obywatelskie referendum ze świadomością, że mimo iż była większość parlamentarna, która była gotowa ratyfikować traktat akcesyjny, to ta decyzja musi mieć silniejszą podstawę prawną. Dlatego, że wyobrażaliśmy sobie wówczas, iż może się pojawić taki układ sił parlamentarnych, który będzie chciał dokonać rewizji tej decyzji. I dzisiaj, jak słyszymy różne poważne siły polityczne w Polsce, to ta perspektywa, czy ta możliwość nie wydaje się aż tak bardzo odległa. Więc zdecydowaliśmy się na rzecz znacznie trudniejszą, na referendum. I nawet jeżeli przypuszczaliśmy, że większość Polaków w tym referendum odpowie tak dla wejścia Polski do Unii Europejskiej, to oprócz tego równie ważne była frekwencja. Ustawa bowiem, nowa konstytucja stanowi, konstytucja z 1997 roku, że aby referendum było stanowiące, do urn musi się udać co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. I przy olbrzymiej kampanii, jaką przeprowadziliśmy, frekwencja była tylko o 8 punktów procentowych wyższa niż niezbędne minimum. Można zatem powiedzieć, otarliśmy się o negatywny wynik. Negatywny wynik w tym sensie, że referendum nie byłoby stanowiące. Byłoby klęską dla wszystkich sił proreformatorskich, prounijnych. I rzecz jasna, papież wielokrotnie się wypowiadał pozytywnie o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ale przecież w takich dniach decyduje wiejski proboszcz, a nie papież. I wystarczyło, żeby różni funkcjonariusze kościelni wezwali wiernych do bojkotu referendum i dzisiaj Polska prawdopodobnie nie byłaby w Unii Europejskiej, albo ta droga do akcesji byłaby znacznie trudniejsza. Jeśli zatem ktoś powie, czy Unia Europejska i Polska w Unii Europejskiej warte były mszy, odpowiadam tak. I to nie jednej. Trudno sobie dzisiaj bowiem wyobrazić nasze miejsce na mapie Europy, nasz rozwój bez obecności we wspólnej Europie. Proszę pań i panów, z punktu widzenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ideałem, do którego dążymy, jest państwo świeckie, w którym postawy światopoglądowe nie są przedmiotem oceny struktur państwa, jakichkolwiek struktur państwa, gdzie instytucje kościołów i
bo przecież nie mówimy tylko o jednym kościele, i państw żyją obok siebie, czasami współpracują dla pożytku społecznego, ale gdzie administracja rządowa czy publiczna nie spełnia się na ołtarzach. Gdzie stopień z religii nie jest na świadectwie, bo egzamin powinien być tylko z wiedzy, a nie z wiary. Wiara wiedzą nie jest. Gdzie jednym słowem kościoły bez przeszkód wypełniają swoją misję, ale też państwo wypełnia swoją misję, gwarantując wszystkim obywatelom możliwość wyboru tej czy innej wiary, i gdzie religijne wzorce moralne są wzorem dla wierzących, ale nie dla procesu stanowienia prawa. To chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, bo w ostatnich latach wielokrotnie byliśmy świadkami próby ingerencji, przenoszenia religijnych norm moralnych na język ustawodawstwa, czy wręcz wymuszania takiego procesu, który musi być wolny od jakiegokolwiek religijnego nacisku. Nie chciałbym tego wątku rozszerzać, dlatego że znakomite panelistki, znakomici paneliści zrobią to o wiele bardziej kompetentnie niż ja, ale chciałem Państwa zapewnić, że nie będziemy ustawać w wysiłkach, aby o tych kwestiach mówić, aby były one przedmiotem publicznej debaty, aby przypominać, jaki jest prawdziwy stan rzeczy i aby myśleć o sytuacji, w której polscy wyborcy dokonają takiego wyboru w przyszłości, wybiorą takich parlamentarzystów, którzy zechcą budować państwo laickie, państwo świeckie. Jednym słowem, nowoczesne państwo, bo tylko taka Polska może być w pełni nowoczesna. Dziękuję bardzo. Mamy do dyspozycji 2 godziny, gdyż około 1:00 powinniśmy zakończyć sesję, a gdyż musi się jeszcze odbyć statutowe, doroczne posiedzenie Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej. Proponuję więc, byśmy najpierw wysłuchali wypowiedzi wszystkich panelistów na temat, który jest podany, a więc nie czy my chcemy państwa świeckiego i tolerancyjnego, bo to wiadomo, że chcemy, tylko czy główny Kościół w Polsce jest przygotowany do tego, czy jest możliwość, byśmy się spotkali z Kościołem nie na gruncie problematyki teologicznej, lecz na gruncie uznania konstytucyjnej zasady neutralności światopoglądowej państwa. To jest to zasadnicze pytanie. Czy jest to możliwe? Jakie przeszkody musiałyby być przełamane? Po turze wypowiedzi panelistów, których bym prosił o to, by pamiętając o limicie czasowym, mówili mniej więcej 10 minut, byłby czas na pytania z sali. Niestety to nie może się zmienić w szereg mini referatów sali, bo na to po prostu nie mamy czasu. Dojdą też pytania, które przekaże biuro medialne, tak, chyba pan, żeby nie zapomniał, ale staram się nie zapominać. Biuro medialne SLD przekaże kilka pytań spośród tych, które wpłyną czy wpływają od internautów. Na te pytania znowu odpowiedzą paneliści. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycony, że mogę przemawiać choćby krótko w tym gronie. Nie jest łatwo wziąć po wykwarku ludznie, a więc po panu premierze Millerze w sposób interesujący i powiedzieć coś ważnego. Postaram się stanąć na wysokości zadania i zacznę od anegdoty.
Otóż kiedyś miałem przyjemność spotykać się czasami z księdzem Tischlerem i przyszedł on kiedyś do nas, to było w Wiedniu, na kolację i rozmawialiśmy sobie o stosunkach państwo-kościół w czasach PRL-u. No i ksiądz Tischler sobie, jak już sobie wypił pół butelki wina, to mówi do mnie tak. Wiesz, Jasiu, nie było tak źle. Jakoś umieli się dogadać, bo w końcu jedni i drudzy lubili wypić. Tak powiedział Józef Tischler. Myślę sobie, że jest w tym coś z prawdy i że jest to poniekąd optymistyczne. Co to właściwie znaczy? To znaczy, że na gruncie nieformalnym, tam gdzie trzeba dojść do jakiegoś konsensusu w zakresie interesów po prostu, Kościół potrafi się porozumieć z każdym rządem. To jest tradycyjna polityka Kościoła katolickiego, że mianowicie on się jakby instalując w poszczególnych krajach, stara się tam upodmiotowić wewnętrznie, jako instytucja jakby quasi krajowa, a umacnia swoją pozycję przez to właśnie, że potrafi się porozumieć z takim rządem, jaki jest. Czy to jest rząd autorytarny, czy półautorytarny, czy demokratyczny, no stara się z władzą jakoś porozumieć i dlatego trwa. A z drugiej strony władza zawsze się z Kościołem liczy. I nie ma takiego kraju chyba, gdzie to by nie zadziałało. Więc pytanie o dialog jest trochę przewrotne. Dialog zawsze, jeśli przez dialog rozumieć polityczne rozmowy, czyli negocjowanie interesów, no to on się zawsze toczy i świetnie się udaje. Bo nie każde państwo potrafi być równym partnerem w tym dialogu. Czy Kościół może pogodzić się, czy zgodzić się wewnętrznie na model demokracji liberalnej, państwa świeckiego, zachowującego bezstronność w kwestiach światopoglądowych, pozostawiającego obywatelom wybory moralne i pozostawiającego im pełną swobodę decydowania o tym, w jaki sposób chcą żyć i jakim światopoglądem się kierować. No oczywiście nie, to nie jest interes Kościoła. To wy wszyscy mówili na ten Kościół, najwierniej tego Kościoła. W związku z tym na liberalną demokrację godzi się z musu, taki ustrój napotyka w niektórych krajach i musi się do niego przystosować i robi to. Nie jest to ustrój marzeń dla Kościoła, ponieważ w liberalnej demokracji ludzie dokonują wyborów i bynajmniej nie wszyscy, a nawet tylko mała mniejszość wybiera Kościół, życie konfesyjne, a także intensywne wspieranie materialne Kościoła. No w krajach liberalno-demokratycznych bez wsparcia instytucjonalnego państwa, wolnej konkurencji idei, no Kościół oczywiście jest jedną z wielu instytucji do wyboru, jednym z wielu systemów wierzeń i przekonań do wyboru i to nie jest dla niego komfortowa sytuacja. Na pewno jest tam uboższy i ma mniejsze wpływy niż w krajach rządzonych autorytarnie bądź półautorytarnie, gdzie ma swoją już określoną, ugruntowaną pozycję. Więc odpowiedź jest oczywiście tak ogólna na pytanie postawione przez profesora Wiatra. Dobrowolnie się liberalnej demokracji nie podporządkuje. Ale liberalna demokracja też potrafi być silna swoją państwowością i potrafi być w stosunku do Kościoła równym partnerem. Polska buduje właśnie liberalną demokrację. Na razie rząd polski, żaden z rządów po 1989 roku takim równym partnerem nie był. Wszystkie rządy po kolei obawiały się, że jakiekolwiek konflikty z Kościołem czy nierealizowanie roszczeń czy oczekiwań Kościoła w którejkolwiek ze sfer interesujących dla niego, a to są sfery następne trzy właściwie. Materialne zabezpieczenie Kościoła katolickiego, sfera edukacji i sfera prawa medycznego. W zasadzie innymi obszarami się specjalnie nie interesują. To jest takie jak przy takim pole ambicji politycznych Kościoła, te trzy obszary politycznych i materialnych. Każdy kolejny rząd był raczej dosyć oportunistyczny i lękliwy w stosunku do Kościoła, ale powoli państwo się demokracji swojej liberalnej umacnia. Myślę, że jako że mój czas się wyczerpuje, że najważniejszym punktem
jeśli chodzi o przyszłość stosunków państwo-kościół, jest dostrzeżenie Kościoła w całej jego strukturze. Jest to instytucja międzynarodowa o podmiotowości państwowej. Jest to instytucja z punktu widzenia poszczególnych krajów patrząc, instytucja zagraniczna. I dopóki będziemy poddawać się takiej sugestii, że Kościół jest suwerenną, autonomiczną instytucją wewnętrzną, no to będziemy skazani na, no w zasadzie na taki jałowy quasi dialog, którego wynik jest z góry przesądzony. Ponieważ będziemy wszyscy oczarowani taką myślą, że społeczeństwo jest katolickie, Kościół w jakiś sposób reprezentuje większość, w związku z tym trzeba się z nim liczyć jako z potężną instytucją. Natomiast jeżeli przyjmiemy punkt widzenia międzynarodowy, zgodny z realiami, no to wtedy episkopat będzie się jawił jako reprezentacja polityczna, ideologiczna, no struktury międzynarodowej, mającej charakter no, jednak obcego państwa. A to oznacza, że negocjacyjna moc państwa polskiego zostanie skierowana nie na poszczególnych biskupów czy episkopat wewnętrzny, tylko tam, gdzie jest źródło mocy Kościoła, czyli na Stolicę Apostolską czy Watykan. Jeżeli zaczęlibyśmy o stosunkach państwo-kościół, o normalizacji, o rozdzieleniu Kościoła od państwa, o realizacji porządku konstytucyjnego gwarantującego bezstronność światopoglądową i świeckość państwa polskiego, rozmawiać nie z biskupami polskimi, tylko z Watykanem, używając tych narzędzi, które mamy, to mogłoby to przynieść realny skutek. A narzędzia mamy takie, jako państwo, no, że jednak płacimy te jakieś przynajmniej te 2 miliardy rocznie na cele kościelne, no i jest jakby z czego odcinać. I to nie jest tak, że Kościół jest zupełnie niezdolny do jakichkolwiek ustępstw. Jest zdolny, tylko trzeba szukać właściwych, rzeczywiście dobrze umocowanych negocjatorów. Jeżeli miałbym radzić coś wirtualnemu rządowi, no bo nie temu, który teraz jest, to radziłbym rozmawianie z papieżem, a nie z takim czy innym biskupem w Polsce. Rozmawianie z Watykanem ponad głowami polskich biskupów na pewno doprowadziłoby do lepszych skutków niż nieustanne kłanianie się biskupom i proszenie, żeby nie przeszkadzali w budowie wolnego państwa i oddawaniu im, że tak powiem, całkowicie w autonomiczne zarządzanie kwestii prawa medycznego, kwestii programów szkolnych i w ogóle aury ideowej, która panuje w szkołach oraz oczywiście oferowanie ogromnych kwot i przywilejów natury materialnej. Czyli Kościół będzie, żeby zakończyć, Kościół będzie szanować państwo polskie, kiedy ono będzie rozmawiać z nim twardo i na równej stopie, czyli na stopie międzynarodowej. Bo Kościół jest instytucją państwową, mającą suwerenność i podmiotowość państwową jako Stolica Apostolska, i należy właśnie w ten sposób tą sprawę stawiać, jako sprawę suwerenności, jako sprawę negocjacji międzynarodowych. To jest wybór Kościoła, że ma podmiotowość państwową, przynosi mu to korzyści i straty, ale skoro tak już jest, to należy rozmawiać w tym trybie, który jest prawną konsekwencją ustroju Kościoła jako instytucji nie krajowej, lecz państwowej o charakterze międzynarodowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następna zabierze głos pani profesor Danuta Waniek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do szacownego niezwykle grona panelistów i chcę powiedzieć, że dyskusja na ten temat na lewicy, jeżeli ona się w ogóle dzisiaj zaczyna, to już dla mnie jest bardzo dobry sygnał, ponieważ muszę powiedzieć, że od lat nie uczestniczyłam w tego typu dyskusjach prowadzonych właśnie w środowiskach lewicowych. I muszę również stwierdzić, że bardzo mi tych debat i dyskusji brakowało.
spotykałam na swoim szlaku i politycznym, i zawodowym ludzi, którzy niejednokrotnie mnie pytali o to, jaki my mamy pogląd tak naprawdę w sprawie my lewica. Niekoniecznie zorganizowana w SLD, lewica była pojmowana znacznie szerzej, wykraczała poza granice formalne zorganizowania się w SLD. I muszę powiedzieć, że zawsze byłam w minionych latach w niezręcznej sytuacji. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Te moje doświadczenia z lansowaniem pewnych tez politycznych dotyczących stosunków państwo-kościół miało w przeszłości swój różny wymiar, również i taki nasycony goryczą. I nie będę tego ukrywać, że nawet wówczas, kiedy byłam członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i upominałam się o to, abyśmy nie spuszczali z oczu ważnych dla naszych zwolenników kwestii, nie zawsze spotykało się to z entuzjazmem. Mam nadzieję, że teraz to się zmienia. Szkoda tylko, że nie zmienia się z inicjatywy samej partii, samego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powiedziałabym, że te impulsy przychodzą do nas wyraźnie z zewnątrz. To społeczeństwo chce tych stosunków kształtowanych inaczej. To ono burzy się przeciwko temu, na co myśmy przez lata się godzili i w czym żeśmy również tkwili i uczestniczyli. Pomyślałam sobie wówczas, a obserwowałam to zgromadzenie tutaj niedaleko pod Pałacem Prezydenckim, zwołanym przecież przez nikomu nieznanego człowieka, który zwołał pod Pałac Prezydencki ludzi sobie również nieznanych. I przyszło ich tak dużo i wtedy po raz pierwszy w Polsce okazało się, że są ludzie, których nie można zaliczyć do katolickiego państwa narodu polskiego, bo to taki termin w istocie rzeczy w naszej praktyce politycznej w przeszłości obowiązywał. Jerzy Wiatr pyta o możliwości dialogu z Kościołem. W związku z tym muszę zadać pytanie, dobrze, ale na jaki temat? O czym byśmy mieli z Kościołem dzisiaj rozmawiać? Czy o tym, aby nasza konstytucja uchwalona w 1997 roku w odniesieniu do przepisów odnoszących się do stosunków państwo-kościół była w końcu w naszym demokratycznym kraju przestrzegana? Te przepisy, szanowni państwo, są przecież martwe. One są nierespektowane. Nasi prawnicy zastanawiają się nawet nad tym, czy niestosowanie ich przez kilkanaście lat nie sprawiło, bo jest taka instytucja w prawie, że przepisy nierespektowane, niestosowane tracą swoją moc prawną. Odsyłam dla niezwykle cennych opracowań doktora Pawła Boreckiego na ten temat, bo prawnicy zauważają i tę stronę nierespektowania naszej konstytucji. Kolejne w takim razie pytanie. A może porozmawiajmy o zeświadczeniu szkolnictwa polskiego? Przecież, proszę państwa, jeżeli słucham informacji mówiących o tym, że kilkaset szkół w Polsce nosi imię Jana Pawła II i w związku z czym dyrekcje tych szkół zobligowane są do wychowywania młodzieży nie w duchu patriotyzmu konstytucyjnego, nie w duchu liberalnej demokracji, ale idą w ślad za myśleniem bardzo konserwatywnego kościoła rzymskokatolickiego w naszym kraju. Ja przypominam sobie, że my niestety na tym gruncie mamy niezwykle trudną tradycję, bo jeżeli będziemy mówili o tym, co się dzisiaj w polskich szkołach na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów dzieje,
to przypomina mi się przecież okulnik Bartla z okresu międzywojennego. Ministrem oświecenia i wyznań religijnych był profesor, zginął później we Lwowie, został rozstrzelany przez Niemców, proszę Państwa, mason, a w Polsce międzywojennej nie był w stanie oprzeć się wielkiemu naciskowi Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko, że ta demokracja nasza, mająca swoje źródło w oporze Solidarności, miała mieć zupełnie inny kształt i charakter. Przecież ci ludzie, którzy buntowali się wówczas w naszym kraju, Jurek pokazuje mi, rozgadałam się, zaraz skończę, mieli nadzieję na odzyskanie wolności w pojmowaniu jej w sposób pluralistyczny. No proszę zapytać w takim razie ludzi Kościoła, książąt Kościoła, czy oni zdecydują się na opuszczenie polskich szkół w takim wymiarze, w jakim to się czyni dzisiaj. Gdybyśmy uzyskali chociaż to jedno w kształcie naszej demokracji, uwierzyłabym, że coś się zaczyna dziać od nowa. I teraz oczywiście Leszek Miller ma rację, mówiąc, że wszystko zależy od układu sił w parlamencie. Tylko wydaje mi się, że to jest szansa na to, aby powiększać te szeregi zwolenników. Tych ludzi, proszę Państwa, kończąc, wcale tak mało nie jest. Ja mam wnuka w liceum, który mi mówi, iż młodzież na poziomie szkół licealnych w Warszawie dobrowolnie rezygnuje z korzystania z lekcji religii. To jest pokolenie, które ma swoje własne doświadczenia z obecnością księży, katechetów i sióstr w polskich szkołach. Oni wiedzą na ten temat więcej niż my. I wydaje mi się, że od ich postawy, zachowania w najbliższym czasie szalenie wiele w Polsce zależy. Nie zapominajmy o nich i przyciągajmy ich do tych formacji politycznych, które wiernie będą stały na gruncie rozdziału Kościoła i państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą ciekawą wypowiedź, łącznie z zaskakującą informacją o wnuku już w liceum. Ja myślałem, że w przedszkolu. Trzeci wnuk, jeszcze do tego pan nie Pan profesor Obirek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. No, zaszczyt dla mnie jest trudny, bo w 10 minut wyczerpać tak złożony temat nie jest łatwo. Więc może zacznę od pewnej deklaracji, dlaczego ja na ten temat w ogóle zabieram głos. Otóż mnie interesuje pytanie, problem postawiony w pytaniu. Przeczytam go jeszcze raz. I odpowiem bardzo krótko. Czy Kościół katolicki w Polsce zdolny jest do dialogu i współdziałania z demokratycznym państwem, czy jedynie do jego kontestacji i mnożenia roszczeń? Otóż moja odpowiedź jest taka, że nie jest zdolny. I właściwie mógłbym na tym zakończyć. Natomiast mam jeszcze 9 minut, więc spróbuję je wypełnić. Otóż, mimo że odpowiadam tak zdecydowanie, to jednak muszę sproblematyzować pytanie, bo przede wszystkim każdy z użytych w pytaniu pojęć wymaga dookreślenia albo sproblematyzowania, bo czymże jest Kościół katolicki? Więc mamy masę kościołów katolickich. Jaś Hartmann mówił o tendencji dopasowywania się do lokalnych warunków i poniekąd mamy do czynienia w przypadku katolicyzmu z kościołami narodowymi. No więc to jest jeden wariant, ale inny wariant jest taki, że Kościół katolicki znakomicie się dopasowuje do sytuacji mniejszościowej, na przykład w Japonii, we Francji, w Chinach. I okazuje zupełnie odmienne oblicze, to znaczy jest zdolny do negocjacji,
do prowadzenia szkół, jak na przykład jezuici w Tokio uniwersyteckich, w których mają 98% niechrześcijan jako studentów i znakomicie się sprawdzają. Więc zależy o jakim kościele mówimy. Jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to kilkadziesiąt uniwersytetów prowadzonych przez jezuitów, czy przez Kościół katolicki ogólnie. Profesor Walicki na jednym z nich spędził kilkanaście lat. No znakomicie się wpisują w pluralistyczny system wartości, recept na życie i tak dalej. Więc Kościół katolicki bywa zdolny do dopasowania się czy do dialogu i współdziałania z demokratycznym państwem. No, z Polską mamy problem rzeczywiście. Kościół katolicki w Polsce jest inny. Ale muszę też powiedzieć, że znowu ten Kościół w Polsce jest bardzo różny. Wspomniałeś Tischnera, mógłbym dodać żyjącego księdza Bonieckiego, który żyje. Wielu innych żyjących, myślę, że gotowi są do negocjacji. No, problem jest w tym, że nie dochodzą do głosu, że nie są partnerami, że nie są zauważalni jako partnerzy. Więc to z tym katolicyzmem w Polsce jest też problem. No, pojęcie dialogu jest szalenie ambiwalentne, trudne. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy przystępujemy do dialogu i tutaj pozwolę sobie na lekką polemikę z panem premierem Millerem. Ja nie sądzę, że od polityki dużo zależy, bo w polityce jednak interes polityczny jest bardzo wyrazisty. Natomiast jeśli w dialogu użyjemy innego pojęcia niż interes polityczny, ale na przykład dobro ogółu i okaże się, pani profesor mówiła o tych skutkach dość niedobrych wprowadzonej edukacji religijnej do szkół. Jeżeli wykorzystamy i przeczytamy uważnie badania profesora Józefa Baniaka, z których wynika ewidentnie, że galopująca sekularyzacja naszego społeczeństwa jest między innymi zasługą niefortunnych religii w szkole, no to być może na takim gruncie właśnie namysłu nad tym, jakim to społeczeństwo ma być, okaże się, że Kościół może zrezygnuje z tych pseudoprzywilejów, jak na przykład dwie godziny stracone, a wręcz kontrproduktywne w szkole, jaką jest religia. I tak dalej. Czyli ten dialog, krótko mówiąc, wydaje mi się, warto dookreślić, co chcemy osiągnąć. I wtedy nie będziemy walczyć o wymierne finansowo na przykład, albo politycznie wpływy, tylko będziemy się zastanawiać, z jakim społeczeństwem mamy do czynienia i być może znowu, jak bywało w PRL-u, wspólny interes zbliży i polityków, i ludzi Kościoła pojętych jako hierarchia właśnie, czy urzędnicy. No i teraz te mnożenie roszczeń. Wydaje mi się, że kiedyś z moim kolegą rozmawiałem na ten temat, też byłym księdzem, który mówił, wiesz, mnie się wydaje, że Kościół tylko wtedy będzie zdolny do reformowania się, kiedy będzie odczuwał braki finansowe. Ja bym powiedział to trochę paradoksalnie. Myślę, że wtedy będzie zdolny, kiedy się zacznie dławić majątkiem i nie będzie w stanie w sposób sensowny go trawić. Bo jest coś takiego jak nuworisze, którzy nie bardzo sobie radzą z wydawaniem pieniędzy i myślę, że Kościół w Polsce ma trochę ten syndrom nuworisza. To znaczy, że odpowiedzialni za środki finansowe w Kościele nie bardzo umieją ich spożytkować. I podam przykład. Jeżeli w Warszawie od kilku lat istnieje bardzo prężne środowisko młodzieży lewicującej, kultura polityczna, to krytyka polityczna, no to tylko dlatego to się tak dzieje, że no oni mają pomysł na obecność w tym mieście. Natomiast cały szereg prawicowych ośrodków, które ma, nie wiem, różne studia nad myślą Jana Pawła II, jakoś nie zaznaczają swojej obecności. To znaczy, że nie wszystko da się środkami finansowymi zapewnić.
Więc jakby troszkę bym odczarował ten polityczny problem Kościoła państwa jako dwie wielkości, a trochę bym to przesunął w inną przestrzeń. Ile mam jeszcze czasu, panie profesorze? Już zbliżam się do końca. Dobrze. No więc moja konkluzja jest taka optymistyczno-pesymistyczna. Optymizm łączę z tym, że coraz mniej zależy od księży i biskupów i polityków, a coraz więcej od samego społeczeństwa. I teraz zależy, czy pojawią się ze strony Kościoła mądrzy księża i biskupi, co jest bardzo odległa perspektywa, którzy zaczną jakby zdawać sobie sprawę, że gdzie indziej jest społeczeństwo i jego problemy. I tak samo z polityką. Jeżeli zaczną zagospodarowywać rzeczywiście to, co jest do zagospodarowania, a nie jakoś nostalgicznie myśleć o tym, jak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przesuwamy się coraz bardziej na lewo. Pani profesor, serdecznie. Podziękować. Czuję się zaszczycona, że mogę brać udział w dzisiejszej dyskusji. I tylko w tym sensie powtórzę to, co moi przedmówcy, natomiast postaram się nieco inaczej spojrzeć na ten problem właśnie. Czy państwo jest zdolne do dialogu? Zgadzam się z profesorem Obirkiem, że nasze państwo nie jest, znaczy nasz Kościół, taki jaki został stworzony przez nasze państwo, nie jest zdolny do tego dialogu. Bo cóż się stało od 1989 roku? No kolejne rządy ciągle uważały, że coś tam jest warte mszy. I w związku z tym zaczęło się oczywiście od ustaw z 1989 roku, ustaw Rakowskiego, które były takim rzutem na taśmę i ostatnim prezentem PRL-u dla Kościoła. Tam właśnie jest komisja majątkowa, tam są różne inne nadzwyczajne uprawnienia dla Kościoła katolickiego. Później wprowadzono tymi kuchennymi drzwiami, jak to mówimy, bezprawnie religię do szkół. Następnie uchwalono ustawę antyaborcyjną, podpisano konkordat i go ratyfikowano. Także w polskiej konstytucji wyraźnie nigdzie nie napisano, że jesteśmy państwem świeckim. Tam są takie sformułowania za pomocą synonimów, że ma być autonomia i wzajemna niezależność, a nawet neutralności światopoglądowej nie ma, tylko to jest bezstronność. No i kiedy Kościół dostawał te kolejne prezenty od państwa, to doszedł do wniosku, że nie musi prowadzić z tym państwem żadnego dialogu, bo po co? Można wręcz powiedzieć więcej, że Kościół jako instytucja dostawał często nawet więcej, niż mógł marzyć, niż mógł chcieć, niż zdążył wyartykułować. Stąd państwo i kolejne rządy stworzyły taki Kościół, o którym ja powiedziałam, że on jest 5 razy B. Bogaty, bezczelny, bezduszny, bezideowy i bezkarny. No i oczywiście... W dodatku kolejne rządy, uważając, że coś tam jest warte mszy, nadinterpretowały jeszcze wszystkie ustawy i dawały Kościołowi więcej niż z tych ustaw wynika. Powtarzam od bardzo dawna, że jeżeli chcemy ukrócić panoszenie się Kościoła, to wystarczy stosować się ściśle do konkordatu. Nie trzeba nic więcej, ponieważ w tym konkordacie zapisów jest naprawdę nie aż tak wiele i one nie są tak tragiczne, jak wynikałoby z realizacji konkordatu. Przykładowo zapis o religii w szkołach. No jest w konkordacie tylko zapis, że religia ma być w szkołach, ale nie jest, ma. Ale nie jest powiedziane, że to mają być 2 godziny tygodniowo, a więc więcej niż w czasie edukacji, więcej tych lekcji religii jest niż lekcji chemii, biologii, fizyki.
historii i wielu innych przedmiotów. A zatem cóż stało na przeszkodzie, żeby chociażby nasz lewicowy rząd, do tego niepotrzebna większość sejmowa, zmienił liczbę godzin religii. Skoro można było zwiększyć z godziny do dwóch, to można było zmniejszyć z godziny tygodniowo, może do godziny miesięcznie, albo może do godziny w semestrze. A więc są pewne kroki, które można robić. Nie można było zliberalizować ustawy antyaborcyjnej, bo rzeczywiście nawet kiedy ta pierwsza liberalizacja, i tutaj trzeba docenić ogromną pracę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo jednak ta liberalizacja została w 1996 roku dokonana, to w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że to jest niezgodne z Konstytucją. I cóż takiego powiedział profesor Zoll, którego tak wszyscy tu cenimy w Polsce, który kandydować miał na prezydenta, czy bodajże nawet kandydował. W każdym innym państwie byłby skończony jako prawnik, bo powiedział, że jest oczywiste, że kobieta w ciąży musi być pozbawiona części praw. A więc dlaczego Kościół nie jest zdolny? Znaczy zdolny pewnie byłby, gdyby musiał, ale nie chce rozmawiać po prostu dlatego, że nie ma takiej absolutnie potrzeby. Kolejne rządy stworzyły w Polsce z Polski państwo wyznaniowe. Jakie mamy atrybuty państwa wyznaniowego? To jest brak neutralności światopoglądowej w stanowieniu prawa. Dlatego właśnie mamy ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w takim kształcie, w jakim ją mamy. Dlatego mamy kryminalizację w kodeksie karnym, jedynie obrazy uczuć religijnych, brak finansowania zapłodnienia in vitro ze środków publicznych. Dalej, to jest bezpośrednie finansowanie instytucji kościelnych i duchowieństwa z budżetu państwa i budżetów samorządowych. To nie są wydatki rzędu 2 miliardów, to jest 8 do 10 miliardów, jeżeli z samorządowymi wydatkami się to sumuje i ze środkami unijnymi. Dalej, to jest afirmacja religii przez organy władzy publicznej. Religijny charakter ceremoniału państwowego, krzyże w instytucjach państwowych, przedszkolach, szkołach. Marszałek Sejmu oczywiście mógłby bez żadnych dyskusji zdjąć krzyż na sali sejmowej. Nie zrobił tego niestety żaden marszałek bez względu na opcję polityczną. Dalej jest częściowy zanik odrębności organizacyjnej państwa i kościoła. Na przykład ordynariat polowy, który musi być zgodnie z konkordatem, jest u nas w strukturach MON-u. No ale to, że on jest w strukturach MON-u, to już jest nadinterpretacja konkordatu, bo wcale nie musiałby być w strukturach MON-u. Mógłby po prostu istnieć, ale nie w strukturach państwowych. W związku z tym, co trzeba zrobić, aby ten dialog można było rozpocząć? No w moim odczuciu musi się zmienić stosunek rządzących do Kościoła. Kościół traktowany jest na zupełnie wyjątkowych zasadach. Jeżeli ksiądz jest pedofilem, to oczywiście się to wszystko usiłuje ukryć. Prokuratura boi się prowadzić sprawę. Sąd boi się wydać wyrok ostry. Tak po prostu jest. Znam takie sprawy. Jeżeli ksiądz powoduje wypadek samochodowy, zabija dziecko, nawet w stanie wskazującym na spożycie lub w stanie wskazującym na niemożność prowadzenia samochodu, bo miał rękę w gipsie, no to się mówi, że to dziecko spowodowało ten wypadek, bo tam się wpakowało na przejściu dla pieszych z rowerem pod samochód. No i kiedy takie przypadki mają miejsce, to to powoduje, że duchowni widzą, że nie muszą się liczyć z takim państwem, bo to państwo liczy się z nimi. I to państwo uważa, że to jest stan absolutnie
konieczny. Myślę, że tak jak kiedyś Michnik powiedział o lewicy, że lewicy wolno mniej, tak teraz pora wyraźnie powiedzieć, że Kościołowi wolno mniej. Wolno mniej właśnie dlatego, że powinien się zajmować głównie kwestią zbawienia wiernych, a nie tylko gromadzeniem dóbr doczesnych i dojeniem, jak to kiedyś powiedziałam, państwa. Używam tego określenia teraz, może ono nie jest zbyt naukowe, ale za to bardzo precyzyjne, bo Kościół doi polskie państwo, a państwo jest tą krową, która się daje doić i jeszcze z radości merda ogonem. Dziękuję. I jako ostatni w tej części pan profesor Walicki, który sam się przesunął na skrajną lewicę. Ale przypadkowo tutaj. Ale przypadkowo. Panie profesorze, prosimy bardzo. Myślałem, no, że jest przyjemnością. Wielką przyjemnością ze względu na towarzystwo, ale myślałem, że właśnie te skrzydła są tak. Proszę państwa, ja jestem w pewnej trudnej sytuacji. Jestem w trudnej sytuacji, ponieważ no, jestem historykiem idei bez ambicji odgrywania jakiejś bezpośredniej roli politycznej i ponadto, jakby to powiedzieć, w życiu swoim interesowałem się problemami religii i kościoła, ale i oczywiście jestem agnostykiem i tak dalej, ale jednak z pozycji nieco innej niż wspomniany tutaj i szanowany przeze mnie profesor Andrzej Nowicki. Nie reprezentowałem po prostu inną opcję, nieco inne orientacje. Zainteresowany byłem jako historyk idei wewnętrznymi przemianami Kościoła katolickiego przede wszystkim. Duże wrażenie robił na mnie Sobór II Watykański. Uważam, że bez wewnętrznej przemiany Kościoła katolickiego i bez troski o to, żeby wspierać tego rodzaju przemiany, to no, nie możemy tego Kościoła zakonserwować w jego obecnym kształcie, tak bardzo różnym od kształtu Kościoła katolickiego we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Kościół katolicki jest, chociaż dziwnie to brzmi, ale muszę przypomnieć te rzeczy. Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędziłem wiele lat w uniwersytecie formalnie katolickim, chociaż akceptującym jako wykładowców ludzi, nie deklarujących się jako katolicy, Uniwersytet Notre Dame. No więc mówię to z znajomością sprawy. Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie na lewo od centrum, bo orientuje się na elektorat latynoamerykański, który jest elektoratem biednym, który jest elektoratem w Polsce pogardliwie nazywa się takich ludzi roszczeniowcami, a tam nazywa się ludźmi domagającymi się swoich uprawnień, orientuje się na Amerykę Łacińską i tak dalej. Tam po prostu, nawet jeśli ktoś w głębi duszy jest prawicowcem, to jeśli jest tak, tego typu jak u nas, to głęboko to ukrywa, bo mogłoby to mu bardzo, bardzo zaszkodzić, proszę państwa. Więc ja mówię z tych pozycji człowieka zainteresowanego dialogiem i wierzącego w to, że taki dialog z pewnymi siłami wewnątrzkościelnymi byłby możliwy. Proszę państwa, wspomnę, na jakiej podstawie moja diagnoza się opiera. Jako historyk idei przedstawiłem się, opiera się to na głębokim, powiedzmy, przyswojeniu sobie i dorobku polskiej inteligencji w tych okresach, kiedy były wielkie przypływy nadziei na wewnętrzną przemianę tego kościoła i tak. Tak było po powstaniu listopadowym, kiedy papieżstwo ogłosiło w encyklice Cum Primum, że powstanie listopadowe należy potępić jako powstanie przeciwko prawicowej władzy i wszyscy wtedy, i nie tylko demokraci, ale i religijni mesjaniści mówili, bez zasadniczej zmiany w Kościele i albo bez rozstania się z tym Kościołem, jedno, dwojga, żaden postęp polski jest niemożliwy. Była to wtedy, panowała diagnoza wielkiej emigracji. Albo, proszę państwa, wrócimy do epoki przedchrześcijańskiej, jak to propagował Lelewel, do wartości pierwotnego gminowładztwa i odetniemy się od wartości katolicyzmu, to była dominująca ideologia lewicy i Goszczyński mówił o tym, nie można być dobrym katolikiem i dobrym Polakiem jednocześnie. Czyński mówił, nie można być Polakiem katolikiem, bo w Polsce są również niekatolicy, całe mieszczaństwo polskie jest przeważnie żydowskie albo niemieckie i tak dalej, i tak dalej. A mesjaniści mówili coś innego, duch
chrześcijański gotów jest wyjść z łona kościoła katolickiego, głosił Mickiewicz z katedry w kolei Drzde de France. Ciężkowski mówił, że wywietrzała albo spróchniała wiara ojców naszych, jeżeli nie będzie tej zasadniczej, głębokiej reformy, a jego pomysły w Ojcze Nasz by daleko dalej szły pod względem postępowości niż Sobór Watykański II. On naprawdę wyprzedał swój czas o wiele, wiele lat. Proszę Państwa, więc ja podzielając tą diagnozę, potem podzielaną również przez Brzozowskiego w dużej sensie, który też stawał na modernizm katolicki, no z tych pozycji chciałbym coś powiedzieć. Otóż niestety zgadzam się z diagnozami, że ten Kościół taki jaki jest partnerem potwierdzającym diagnozę tych ludzi w czasach epoce międzypowstaniowej, którzy mówili, że bez zasadniczej zmiany tego tradycyjnego podtrydenckiego modelu religijności, bez złamania tej olbrzymiej potęgi, jaką on stanowi na polskiej prowincji, w tej zacofanej części Polski, żaden ruch naprzód nie jest możliwy. Co się stało? Dlaczego ta wiara się załamała? To też jest ważne. Skończę zaraz ten wstęp. Rzeź galicyjska przekonała ludzi, że tylko szlachta jest w Polsce narodem, a manipulacja ze strony zaborców przeciwko jest i dominacja zaborców, to jest ta klęska, jaką była rzeź galicyjska, następnie klęska Wiosny Ludów w Europie, potem znowuż jakiś przypływ i znowuż klęska powstania styczniowego. W sytuacjach klęskowych, w sytuacjach utraty nadziei, ci sami ludzie dochodzili do wniosku, trzeba pożegnać się z nadziejami. Katolicyzm zabił naszą ojczyznę, mówił Trentowski, ale on ją jednocześnie zabalsamował i pozwala jej, żeby przetrwała w postaci zabalsamowanej odgnicia, zabezpiecza nas przed totalnym wynarodowieniem i zniknięciem. Czyli, że tak powiem, jako te mniejsze zło, gotów był rezygnować ze swoich ambitnych planów reformatorskich. Czyli tak niestety jest. Jak jest przypływ nadziei i wiary w siebie, to polska inteligencja i światłe siły otwarcie mówią. Widocznie teraz jakoś, wprawdzie mamy sytuację dobrą dla Polski w świecie międzynarodowym, ale jednak tej nadziei na emancypację wśród ludzi światłych i postępowych i życzących dobrze również Kościołowi w odnowionym jakimś kształcie, no widocznie tej wielkiej nadziei nie ma. Widocznie czujemy się czymś zagrożeni, bo inaczej nie trzymalibyśmy się tak bardzo mocno czegoś. To oczywiście jest wstęp. Proszę Państwa, zgadzam się ze stwierdzeniem pana kilku osób, które powiedziały, że w zasadzie dziwne jest postawienie sprawy, że dlaczego ma być dialog z Kościołem, tak jakby wyróżniony jakiś dialog. Dlaczego nie dialog w sprawach konkretnych, praktycznych? Dlaczego tylko z Kościołem katolickim, a nie z innymi kościołami? Dlaczego w ogóle to jest tak, jakby byli dwaj równorzędni partnerzy, państwo i Kościół? No w sprawach świeckich, w sprawach politycznych to nie jest równorzędny part. Powinien być dialog w ramach istniejącego prawa w sprawach konkretnych dotyczących Kościoła, jak najbardziej. Ale samo postawienie takich dwóch równorzędnych jakby członków dialogu i czy ten dialog jest możliwy między państwem i Kościołem jako dwoma jakimiś filarami polskości, no to jest takie trochę już duże ustępstwo się kryje w tym sformułowaniu, proszę Państwa, mnie się zdaje. Dialog powinien być tam intelektualny, z intelektualistami kościelnymi, z opinią publiczną, właśnie powinien być z innymi wyznaniami także, przecież jest u nas prawosławnych dużo, jest tam także ewangelicy i tak dalej, więc jednym słowem to bym powiedział, że już ustępstwo pewne duże jest w tym sformułowaniu, panią Senyszyn się z tym zgadzam. Dalej pozwolę sobie powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem i poczuciem radości, czytając wiele elementów przemówienia pana ministra Sikorskiego, jednak pewien zgrzyt mi się tam pojawił. Pojawił mi się mianowicie zgrzyt, że jest w sformułowaniu o tym, że Polska na zawsze zachowuje prerogatywy narodowe w zakresie religii, obyczajowości publicznej i podatków i tak dalej. Dlaczego na zawsze? Ja rozumiem, że można było, myślę, że właśnie to było jakiś taki wyraz lęku przed Kościołem, żeby od razu nie postawił weta, bo gdyby żeby to, albo to było zastrzeżenie ostrożnościowe, prawda? Co by było smutne, gdyby takie dlaczego słowo na zawsze? Gdyby powiedzieć, że priorytetem w tej chwili są sprawy zewnętrznej europeizacji, a nie wewnętrznej europeizacji. Niemniej w perspektywie kierunek rozwojowy jest również wewnętrzna europeizacja. To bym się zgodził, ale dlaczego powiedzieć, że na zawsze w sytuacji takiej, kiedy to
No Kaczyńskiego to nie uspokoi, Kaczyński nie zadowoli się takim sformułowaniem. Jeśli pada takie sformułowanie z ust eurosceptyka, to prawda, to normalne, wszyscy się przyzwyczaili, ale jeśli euroentuzjasta wypowiada takie sformułowanie, dodając słowo na zawsze, sprawy religii, to chciałoby się zadać pytanie, czy to albo jest przejęzyczenie, albo może ostrożność nadmierna, albo może, czego nie chciałbym, jakieś jednak sympatie do Opus Dei tego ministra, ja nie wiem, których czytaliśmy niedawno, tak czy owak, to chciałbym powiedzieć, że europeizacja wewnętrzna jest równie ważna jak mocarstwowość Europy i sprawy walutowe, a w tym przemówieniu mocarstwowość i sprawy walutowe to jest najważniejsze rzeczy. No więc to bym tylko, tak bym nie zapominać o tym. Proszę Państwa, czy jest możliwy, powiem jeszcze, czy jest możliwe, że tak powiem, czy rozdział Kościoła od państwa jest możliwy, czy laicyzacja i rozdzielenie Kościoła od państwa są w Polsce mylone, a to nie jest to samo. Stany Zjednoczone chwalą się z tego powodu, że zaprzeczają tezie o nieuniknionej laicyzacji, bo społeczeństwo chodzi do Kościoła, społeczeństwo jest religijne i zaprzecza tezie, że jest w Stanach Zjednoczonych taka laicyzacja jak we Francji i w zachodniej Europie. Takiej laicyzacji tam nie ma, ale rozdzielenie Kościoła od państwa jest i od samego początku było, od konstytucji amerykańskiej, od Federalist Papers było totalne rozdzielenie. Czyli rozdzielenie Kościoła od państwa, a laicyzacja społeczeństwa to są dwie różne rzeczy. Państwo neutralne, światopoglądowe, nie będzie się państwowych aparatów angażować w walce o laicyzację, to w szkołach, w inne rzeczy, jest neutralne, to jest neutralne. I jeśli Polska powtórzy model, ale rozdzielenie jest, naprawdę nie wolno, tylko w Notre Dame wolno wyjść krzyż, dlatego, bo to jest formalnie Uniwersytet Katolicki. I kto tam przychodzi, to, ale przychodzą tam ludzie z uniwersytetów protestantów, właśnie mówią, u nas nie wolno nie tylko wieszać krzyża, ale nie wolno nawet mówić o religii pozytywnie na wykładach, więc my, że tak powiem, jako protestanci szukamy schronienia w formalnie katolickim uniwersytecie, bo tu możemy, a tam nie możemy, w naszym rodzimym nie możemy, bo absolutnie niemożliwe, bo by nas zaskarżyli do sądu. Otóż naprawdę jest to rozdzielenie i to przyjazne rozdzielenie, nie wrogie rozdzielenie, ale przyjazne. Zdajmy sobie z tego sprawę. Madison Federalist Papers pisał zresztą taką rzecz, że od razu Federalist Papers, że chwała Bogu, że Kościół, że religia w Stanach Zjednoczonych jest podzielona na drobne sekty. Gdyby był jakiś jeden wielki Kościół, to nigdy nie mielibyśmy wolności ani pluralizmu, tak napisał. No dobrze, nasze zadanie jest takie, żeby powiedzieć, że to nie jest prawda, że może być, że tak powiem, dominacja jednego wyznania, a mimo to jakiś pluralizm wewnętrzny w ramach tego Kościoła w sprawach niedotyczących wiary i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc to takie zadanie przed Polską stoi i nie musimy wpadać od razu w taką diagnozę, ale ta diagnoza u podstaw państwa amerykańskiego leżała. Gdyby była jedność religijna, należałoby ją rozbić, bo nie byłoby wolności. Wstana absolutnie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję wszystkim panelistom. Chciałem powiedzieć parę zdań w nawiązaniu do tych wypowiedzi. Wszyscy paneliści mocno podkreślają, że zasadniczym warunkiem właściwych relacji między Rzeczpospolitą a największym kościołem, kościołem rzymskokatolickim, jest postawa władz państwowych. Zgadzam się z tym. Wszyscy podkreślają, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w końcu współrządził w ciągu 8 lat okresu III Rzeczpospolitej, ma tutaj konto, którego część zasługuje na krytyczną ocenę. Też się z tym zgadzam, ale chcę równocześnie powiedzieć, że najgorsze zmiany, które spowodowały to, co pani profesor Senyszyn nazwała przekształceniem państwa w państwo wyznaniowe, nastąpiły zanim Sojusz Lewicy Demokratycznej stał się siłą współrządzącą. Bo cały ten ciąg, począwszy od nielegalnego z punktu widzenia ówczesnego prawa wprowadzenia religii do szkół, a zamykając ustawą antyaborcyjną i konkordatem, to są wszystko wydarzenia sprzed wygranych przez Lewicę wyborów 1993 roku. Konstytucja nieprzypadkowo została tak ostro zaatakowana przez episkopat. Chciałbym przypomnieć, że przecież episkopat wzywał do głosowania nie w referendum konstytucyjnym,
i przegrał. Dlaczego głosował, dlaczego wzywał do głosowania nie? Bośmy nie wprowadzili do preambuły invocatio Dei. Bośmy w artykułach 30 i 38, mówiąc o ochronie życia, nie wprowadzili wymaganej przez Kościół formuły od poczęcia. I wreszcie żeśmy stanęli na stanowisku neutralności, równouprawnienia wszystkich wyznań. Obroniliśmy konstytucję i uważam, że jest ona ważnym dokumentem tolerancji i neutralności. Jeżeli w preambule powiada się, że Rzeczpospolita jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, zarówno wierzących, jak niewierzących, to to jest to, cośmy wprowadzili i co jest w świetle całego rozwoju polskiego konstytucjonalizmu najwybitniejszym, najbardziej jednoznacznym określeniem neutralności światopoglądowej i równouprawnienia wszystkich obywateli bez względu na przekonania religijne, począwszy od pierwszej konstytucji 1791 roku, to jest najbardziej taki dokument, którego z tego punktu widzenia nie mamy powodu się wstydzić. I myślę także, że były takie okresy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej miał odwagę przeciwstawić się naporowi klerykalizmu i fanatyzmu. Kiedy była uchwalana ustawa antyaborcyjna, to część z nas brała w tym udział. To przecież myśmy wtedy mały klub, nie ten wielki z późniejszych lat, mały klub SLD, był jako jedyny, całkowicie osamotniony na pozycjach obrony właśnie prawa kobiety do decydowania o macierzyństwie. I nie baliśmy się wtedy być w mniejszości, bo nie ma żadnego wstydu w tym, że się jest w mniejszości, jeżeli jest się w mniejszości ze słusznego powodu. Myśmy byli ze słusznego powodu i kiedy potem słyszałem niekiedy z ust działaczy lewicy, że ustawa antyaborcyjna to był kompromis, to zaczynałem podejrzewać, że jednak mój wiek powoduje jakiś gwałtowny zanik pamięci, bo mnie się wydawało zawsze, że to nie był kompromis, że myśmy zostali po prostu przegłosowani, a żadnego kompromisu, w którym my byśmy uczestniczyli, nie było. I ponieważ jednak sądzę, że dobrze pamiętam ja, a nie młodsi koledzy, którym się czasami zdarza mówić, że to był kompromis, to trzymajmy się tego. No i wreszcie nie był kompromis, zostaliśmy przegłosowani. Przegraliśmy tę bitwę i koniec. Nie, mówię o czym innym, mówię o ustawie 93. Ale ja bym mogła powiedzieć, tak. Dlaczego to jest traktowane jako kompromis, bo to jest bardzo zabawne. Dlatego jest traktowane jako kompromis, że formuła, że jest kompromis, stanowi alibi, żeby nie zmieniać tego teraz. I wreszcie chcę powiedzieć taką. Kiedy byłem członkiem rządu w zamierzchłych czasach, to dostąpiłem zaszczytu, jakim było to, że najbardziej znienawidzonym przez tą skrajnie fanatyczną prawicę katolicką ministrem był właśnie minister edukacji narodowej. To ja dostałem jako pierwszy z działaczy lewicy jajkiem w Krakowie i traktowałem to jako wyróżnienie równie zaszczytne, jak otrzymany mniej więcej w tym samym czasie order od pana prezydenta za co innego. Otóż dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myśmy mieli w przeszłości takie sytuacje, w których politycy lewicy, nie bojąc się kościoła czy fanatyków tego skrajnego skrzydła prawicy, bronili pewnych kwestii. W mojej sprawie to chodziło o rzecz dosyć prostą, o wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, co zostało zrobione, tylko potem rząd AWS-u to natychmiast jedną z pierwszych decyzji wycofał. Otóż powiedziałbym, o tej przeszłości warto mówić tylko z jednego powodu, że czasy, w których lewica jest w opozycji, jest słaba, mają swój początek, ale będą miały również swój koniec. I wtedy, kiedy lewica znowu będzie odpowiadała za państwo, nie jako partia opozycyjna,
tylko jako partia rządząca, to wtedy z tych doświadczeń trzeba wyciągnąć wnioski. I tylko dlatego warto o tym mówić. Nie po to, żeby się katować wspomnieniami, albo chwalić wspomnieniami, tylko po to, żeby wtedy, kiedy znowu ta formacja będzie rządziła, żeby rządzić jeszcze bardziej konsekwentnie i zdecydowanie. Także w tych sprawach właśnie zgadzam, że od tego zależy to, jakie będą stosunki między państwem i kościołem. Chciałbym teraz zaproponować państwu rzecz następującą. Żebyśmy zadawali pytania panelistom, z tym, że radziłbym, czy prosiłbym, żeby te pytania adresować do konkretnych panelistów. Po jakichś 15 minutach takich pytań poproszę o przedstawienie pytań internautów, a potem będę udzielał panelistom głosu, żeby odpowiedzieć. Zgoda? Proszę bardzo. Chwileczkę, tutaj pierwsza osoba. Proszę pana, ale ja prosiłem, nie przytacza wypowiedzi, tylko nie, dlatego, że musimy, nie proszę pana, musimy szanować czas. Proszę o zadanie pytania. Czy Kościół w Polsce chce i potrzebuje dialogu? I druga rzecz, czy ten dialog Kościołowi w Polsce kontrreformacyjnemu jest potrzebny? Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Marian Figer, mam pytanie do pani profesor Senyszyn, którą notabene uważam za najpiękniejszego kandydata na przywództwo po lewicy w Polsce. Pytanie jest następujące. Ponieważ szlachetny profesor Jan powiedział quasi wiary, wobec tego, czy pani profesor ma zamiar pominąć tą psychologię i przejść do alternatywy logicznej, bo są dwie. Jedna jest pełna, Kotarwińskiego, a druga jest kulawa. To jest kościół. Jak ona brzmi? Tak, tak. Nie, nie. Co ponadto od złego pochodzi. Dlatego ja. Dziękuję bardzo. Proszę. A nie, ja tylko jedną rzecz przypomnę. Zadał pan pytanie, dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy należałoby, ja to uważam, że to jest pytanie skierowane do wszystkich państwa, czy nie należałoby uświadomić społeczeństwu, chodzi mi o te prezenty z 89 roku i nie informować tego społeczeństwa, że w tamtym okresie ekipa rządząca szukała sojuszników za pieniądze, którzy by uspokoili społeczeństwo, które miało być wywłaszczone ze środków produkcji. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Tam na końcu, tak, tak. Pan to pan. Pana profesora Hartmana, czy nie jest tak, że to tak naprawdę Kościół zyskuje na dialogu, bo w demokracji liberalnej państwo nie powinno brać dialogu z żadnym Kościołem, tylko tworzyć ramy, w jakich to ramach Kościoły mają prawo funkcjonować, debatować ze sobą, prowadzić dialog samo ze sobą, a tak naprawdę w Polsce Kościół katolicki prowadzi dialog z państwem, który służy albo do korumpowania państwa, albo do wpływania i dominowania pewnych funkcji państwowych. Proszę bardzo. Pan najpierw. Tak, proszę, tak, 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 pan, tak, 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 proszę. Za chwilę. Mam pytanie do szanownej pani profesor Szczęsny. Czy uważa pani profesor, że społeczeństwo oraz środkowe ruchy w Kościele katolickim, myślę tutaj o ojcu Ludwiku Wiśniowskim, o Adamie Wodnieckim, nie wymuszą tego
dialogu i tej współpracy, o czym zresztą mówiła również pani Waniek, ale i chcę powiedzieć przy tym pół zdania, że niedawno w czerwcu i wrześniu nasza Rada Koszalińska przeżyła traumatyczne sytuacje, dwoje naszych poszło na zawsze od nas. To była pani prezes Janina Kurek i pan doktor Stanisław Kończak. I dlaczego to powiedzieć? Na pogrzebach tychżeż osób, skądinąd znanych w Koszalinie, były tłumy ludzi. Obydwa pogrzeby były świeckie. Społeczeństwo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan teraz tak. Ja chciałbym zapytać pana profesora Opilka, co to znaczy Kościół odnowiony, co chciałby tak krótko, bo wiadomo, czytałem coś na ten temat. Dalej, czy jest możliwe, żeby ktoś poprzez swoje działania, do wszystkich to kieruje pana listy, lekcje religii, idąc za myślą pani profesor Pani, przenieść na godziny pierwsze lekcyjne lub na ostatnie. Wtedy zobaczy, powiedzmy, hierarchia, na ile ta religia jest w szkole potrzebna. To jest pierwsze. I czy jest możliwe dyskusja między biskupami a polskimi filozofami i religioznawcami? Bo te dyskusje, które prowadzi pan Lis, do niczego nie prowadzą. Do niczego. Zresztą pytani ludzie, czy oglądają to? Wiele osób tutaj obecnych w sali nie ogląda. Dobrze, ale to już nie jest pytanie. Dziękuję jeszcze bardzo. Jeszcze jedna. Dobrze, ale pytanie, tak? Tak. Czy jesteście państwo tego samego zdania, co ja? Z uwagi na... No nie, proszę pana, to nie jest pytanie. Nie, to jest pytanie, że hierarchowie aroganccy doprowadzili do podwójnych pogrzebów w Polsce. To jest pytanie istotne i bardzo wiele ludzi odpowiada, ja rezygnuję z tego, bo nie chcę odprawiać mszy nad prochami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani, proszę bardzo. Jak to jest w tej chwili w Polsce, że rodzice muszą podpisywać oświadczenie, czy dziecko będzie chodziło na religię, czy nie? Ponieważ to jest także niezgodne z konkordatem i niezgodne z prawem. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze dwa pytania i przechodzimy, trzy pytania i przechodzimy do... Panie profesorze, ja jeszcze się domagam. Dobrze, chwileczkę, ale pytanie, proszę bardzo. Kwaśniewskim, tak, byście się nie prześcigali w dawaniu kościołów. Pytanie. Gdzieś ta dyskusja byłaby niepotrzebna. Pytanie jest takie, dlaczego ci, którzy weźmie posłankę Izabelę Sierakowską, kiedy Sejm uchwalał uchwałę o budowie tej opatrzności boskiej, jak to skrytykowała na drugim liście do wyborów już i nie było. Bo wszystkich kasowali w rewicach, którzy krytykowali Kościół. A dzisiaj uczycie się od Palikota, że Palikot pierwszy... Proszę pana, nie daje, nie ma debaty, jest pytanie. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo pani, tak, na moment. Trzy osoby jeszcze, proszę bardzo. Moment. Wszyscy naraz nie mogą zadać pytań, po kolei. Żebyście Państwo do końca roku przejrzeli wszystkie ustawy, które naruszają przepisy na
naszego państwa odnośnie faworyzowania Kościoła katolickiego. Dziękuję pani. Teraz proszę bardzo. Proszę bardzo. Pytanie. Polska, Rosja. Ja chciałam w trybie sprostowania jednak. Nie chodzi o kwoty, które państwo... Przepraszam panią, ale teraz są pytania. Nie ma debaty. Proszę bardzo. Pytanie. Będzie dla mnie głos potem? Nie, proszę pani. Proszę zadać pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan ma pytanie. Pytanie adresowane właściwie konkretnie do wszystkich państwa. Panie, proszę przekonać mnie, że nie mam racji, twierdząc, iż historia potwierdza, że Kościół raz zdobytych pozycji dobrowolnie nie ma. Dziękuję. Proszę bardzo, ostatnie pytanie, proszę bardzo. To pani Walentynie, czy jest jeszcze jasno ocenia, że Kościół w tej chwili zaczyna żądać, żeby katecheci, księża, kolejne religie zostali wychowawcami klasy. Czy jesteśmy zmuszani się w tej ustawie? Dziękuję państwu. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Przepraszam, że wykazuję swój autorytaryzm, ale to jest jedyna droga, żeby można było tę sesję utrzymać w jakichś ryzach czasowych. Teraz poproszę o zapoznanie nas z pytaniami internautów, a potem paneliści będą odpowiadali na wszystkie pytania z sali i internautów. Proszę uprzejmie. Dzień dobry, Łukasz Anza z Centrum Edukacji Energetycznej. Teraz tak, nasi internauci rzeczywiście tutaj funkcjonują i pytają między innymi, czy jest możliwe oddzielenie Kościoła od państwa w państwie, którego władze to w większości są wierzące i zarazem wyznawcy tego Kościoła? Drugie pytanie. Ja proszę o przedstawienie opinii Jacka Kutonia w sprawie oddziału Kościoła od państwa. Ta debata odbyła się przy odwrotnym miejscowym i międzywojennej Polsce. Ludzie, prezentacja powinna dotyczyć atrybutów państwa wyznaniowego i świeckiego, czyli tu pytanie o atrybuty. Kolejna osoba, która teraz na czacie, to jest w kwestii oddziału Kościoła od państwa. SLD została sprzymierzeńca w postaci ruchu poparcia pani Kota. Czy i w jaki sposób zamierzają państwo to wykorzystać? I ostatnie pytanie, co z konkordatem, przepraszam, jeszcze dwa pytania, co z konkordatem będzie skuteczne działanie na rzecz renegocjacji, bo ta forma jest w dzisiejszym czasie nie do przyjęcia. I ostatnie pytanie na temat komisji majątkowej, czy nie warto by było przejrzeć ponownie sprawy rozpatrzone, czy jest możliwość zweryfikowania odszkodowań przyznawanych właśnie przez komisję majątkową. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować biuru medialnemu SLD, jeżeli pan ma możliwość podziękować internautom, którzy się odezwali, to niech pan to w naszym imieniu zrobi. Zaraz poproszę panelistów o udzielanie odpowiedzi, ponieważ część pytań była zaadresowana do pana premiera Millera, więc jeżeli pan premier będzie miał chęć i ochotę, tak, po panelistach. Dobrze, czyli najpierw paneliści, a później przewodniczący klubu parlamentarnego SLD i zamkniemy tę część. Proszę bardzo, kto z panelistów pierwszy? Teraz nie ma żadnej kolejności, ani od lewicy do prawicy, ani od prawicy do lewicy. Tak? Proszę bardzo, w tej samej kolejności. Proszę bardzo. Proszę państwa, w dyskusjach mieszają się w stosunkach państwa Kościół jakby dwie płaszczyzny. Taka bieżąca, polityczna, rozmaite żale i frustracje, to jest ciemną, że dzieje się krzywda i niesprawiedliwość. A druga płaszczyzna to jest płaszczyzna, na którą chciał ustawić tą dyskusję pan profesor Walicki. Taka płaszczyzna, To bardzo trudne dyskusje. Ale trzeba też pamiętać, że w tle wszystkich praktycznych kwestii, to są rzeczywiście bulwersujące. Najbardziej bulwersujące są to przymusy w przedszkolu, kiedy dziecko miałoby nie chodzić na religię, jest brutalnie karane najwyższą karą przewidzianą w przedszkolu, czyli wyprowadzeniem do innej sali. To samo działa w pierwszych klasach. Do izolatki. To jest brutalny przymus religijny. Nierespektowanie zasady rozporządzenia ministerialnego z początku lat 90., że lekcje religijne mają się odbywać na pierwszych i ostatnich godzinach. Wiele innych niesprawiedliwości, nadużyć w stosunku do polskiego prawa, nadinterpretacji konkordatu i
przejawów serwilizmu kolejnych rządów i urzędników w stosunku do Kościoła się dzieje. No to trzeba mówić. Ale to w końcu, proszę Państwa, nie jest tak, że można zamknąć tą poważną dyskusję w stosunkach państwowością w tych kwestiach bieżących, w tych kwestiach czysto politycznych, gdzie upieram się, że sprawy trzeba stawiać na szerszej płaszczyźnie politycznej, jako kwestię suwerenności. Kwestie stosunku między państwem polskim a stolicą apostolską. Jako kwestie dziejowych relacji między państwowością polską a Kościołem. Relacji bardzo trudnych, dlatego że bynajmniej Kościół nie był historycznie, no zawsze, nie mógł zresztą być sprzymierzeńcem akurat Polski w sporach, które były często sporami międzykatolickimi. Przypomnę chociażby zerwanie konkordatu 1 września przez wkroczenie wojsk księdza Tisowy polskich, przymierzonych z Hitlerem, ustanowienie niemieckich biskupów na terytorium Polski. Bynajmniej nie jest prawdą, żeby stosunki były przyjazne. Kościół się zajmował raczej swoim interesem, a nie szczególnie jakoś słowiańskich społeczeństw katolickich. I bynajmniej nie jest tak, że historia Kościoła w Polsce to historia wspierania polskich aspiracji do niepodległościowych, to jest kłamstwo. Więc trzeba te sprawy stawiać na płaszczyźnie nie tylko bieżącej, na płaszczyźnie ogólniejszej politycznej, jako na płaszczyźnie racji stanu suwerenności. Ale i to nie jest płaszczyzna ostateczna. Ostateczna jest płaszczyzna refleksji historycznej i historiozoficznej. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Kościół jest od tak sobie jedną z instytucji, a jeżeli jest ważny, to dlatego, że jest silny. Nie. Kościół, dyskurs katolicki, dyskurs kościelny, więź kościelna jest jednym z czynników tożsamości więzi społecznej, ambiwalentnej, ponieważ mający w sobie sprzeczne, przeciwstawne elementy. Spór dzisiejszy między państwem i Kościołem jest sporem, który przenika każdego z nas. To jest spór od strony społecznej między starym porządkiem i światem wyemancypowanym, oświeconym, nowoczesnym i demokratycznym. Ten spór jest w każdym z nas. To jest także spór między klasą chłopską a mieszkaństwem jego ideologią, jego światopoglądem. Ten spór też jest w każdym z nas. Kościół jest, że tak powiem, poniekąd nie jest winny tego, że jest ekspresją czegoś, co jest w każdym z nas, tego rozdarcia. Kościół jest instytucją reprezentującą pradawne czasy. Jest przetrwalnikiem pamięci historycznej, przetrwalnikiem czasów feudalnych i, że tak powiem, reprezentacją ducha społeczeństwa ludowego, chłopskiego, którego poczucie suwerenności narodowej bynajmniej nie ma charakteru nowoczesnego obywatelstwa. Nie ma charakteru suwerenności państwa liberalno-demokratycznego, lecz ma charakter więzi kościelnej, więzi religijnych. Więc proszę Państwa, to nie jest tak, że Kościół jest jakąś sobie od instytucją, z którą my mamy kłopot, bo jest silny. Spór z Kościołem to jest spór o emancypację, to jest spór o nowoczesność, to jest spór o budowę nowoczesnej, demokratycznej państwowości, spór, który skoczymy sami z sobą. I na tym tle chciałem już krótko tylko odpowiedzieć na pytanie pana Jaśkowa, czy Kościół zyskuje na dnia. Oczywiście. Stawiając sprawę stosunków państwo-kościół jako kwestię dialogu, a więc jako kwestię partnerstwa, poniekąd oczywiście wyróżnia się Kościół i nadaje się mu uprzywilejowaną pozycję. Ale nie bójmy się tego. Nie o to chodzi, żeby zakłamywać rzeczywistość i udawać, że Kościół choć to sobie jest jeden z wielu światopoglądów. To jest sprawa bardzo poważna. Kościół nie ma intelektualnej zdolności przemyślenia swojej historycznej roli. I jakby za niego, z udziałem nielicznych księży, trzeba to robić. I politykę stosunków z Kościołem należy prowadzić, utrzymując w świadomości ten poważny historiozoficzny i socjologiczny kontekst. I jeszcze raz powtarzam i zakończę na tym, tę politykę trzeba prowadzić właśnie w oparciu o świadomość państwową, a więc w oparciu o kategorię suwerenności państwowej, bo Kościół to nie jest jakaś wewnętrzna polska organizacja. Proponuję raz jeszcze, zakończę tym postulatem, który wyrażałem w pierwszym wystąpieniu.
proponuję, żeby opierać stosunki państwo-kościół na tej płaszczyźnie, na której został ustanowiony konkordat fundujący jako polskie papiestwo, a więc na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wydaje mi się, chociażby po tych dzisiejszych pytaniach, ale sądzę również, że uważny obserwator, jeżeli przygląda się temu, co się w Polsce dzieje, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu, chociaż jest to bardzo zróżnicowane, zrozumie, że ta Polska przez ostatnie lata bardzo się pod tym względem zmieniła. I musimy o tym pamiętać, że ludzie wówczas, kiedy bardzo często zachwystywali się obecnością Jana Pawła II w Polsce, wszystkiego, co dotyczyło tej postaci już historycznej, dzisiaj zauważają, że nastroje są zdecydowanie inne. I wydaje mi się, że tutaj jest wielkie zadanie dla intelektualistów, inteligencji lewicowej i środowisk organizujących lewicę. Dlatego też uważam, że jest to pierwsza, że powinna być to pierwsza z dyskusji, jaka w najbliższym czasie powinna być organizowana z uwzględnieniem tej problematyki. Bo rozumiem, że na przykład przewodniczący klubu parlamentarnego SLD stanie przed całkiem praktycznym zadaniem. Jak daleko w obecnych uwarunkowaniach politycznych, kiedy lewica jest w zdecydowanej mniejszości, nawet uwzględniając obecność ruchu Palikota, do jakiego, co może postulować, do jakiej granicy się posuwać, my powinniśmy mieć przygotowaną taktykę, czy też plan działania na dziś, na następną kadencję i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy mieć ten przedyskutowany model stosunków państwo-kościół, z którym chcemy iść od kampanii do kampanii po to, żeby ludziom wyjaśniać, że na przykład nieprawdą jest, iż wieś polska była zawsze głęboko związana z Kościołem, bo przecież na tej wsi był wszechobecny, albo silnie obecny antyklerykalizm. To się w pewnym momencie odbijało również w działalności kiedyś Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ono nie było takie prawicowe, jak jest dziś. Proszę państwa, tak samo można zacząć polemizować z tezą, że Kościół był zawsze po stronie narodu i państwa polskiego, bo tak nie było. Tutaj pan profesor wspominał o roli Watykanu. Była wspomniana jedna encyklika Cum Primum, ale była jeszcze inna Leona XIII o trójrojalizmie, kiedy w 1875 roku papież wezwał polskich biskupów ze wszystkich zaborów i nakazał im stosowanie bardzo wiernopoddańczej taktyki wobec wszystkich zaborów. To jest nieprawda, że zawsze Kościół się opowiadał, im wyżej, tym było gorzej. Dostałem jedno pytanie dotyczące obejmowania przez duchowieństwo funkcji wychowawczej. Oczywiście musimy się temu sprzeciwić. Przecież wiadomo będzie, w którą stronę to wychowywanie młodych ludzi pójdzie. A mnie się wydaje, że ono coraz częściej rozstaje się z tą linią. Jest tak, jak mówiła Joanna Senyszyn, że w przepisie konkordatu znajdziemy takie stwierdzenie, myśmy to sprawdzali, że wtedy, kiedy to wynika z tego, że państwo gwarantuje, jeżeli ludzie tego chcą. Jeżeli ludzie, to konstytucja z kolei gwarantuje, dorastają do takiej dojrzałości, że mogą podejmować decyzje sami, a to według naszego prawa następuje z chwilą ukończenia 16 roku życia, porzucają te religię w szkole. A więc można tutaj iść drogą myślenia również tych młodych ludzi, którzy nie chcą być indoktrynowani w gruncie rzeczy ideologią wtedy, kiedy mają szansę dokonania takiego wyboru. A więc pierwszy sprzeciwić się temu, żeby duchowieństwo uczyło lekcji religii. Ja bym poszła, proszę państwa, jeszcze dalej. Ostrożnie bym lansowała wyprowadzenie religii ze szkół.
przy zawarciu pewnego kompromisu, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, są sytuacje, gdzie dzieci tej religii, jeżeli życzą sobie tego rodzica, nie mają się gdzie uczyć. Można użyczać sali szkolne na lekcje religii, ale nie płacić za nie. Ale nie płacić za nie. To nie powinno iść na koszt państwa. I wydaje mi się, że na to nas jest stać, że to może zyskać przychylność uczestników takiej dyskusji nie tylko, zwłaszcza, że wszystkim nam grozi, grożą cięcia kryzysowe, więc nie rozumiem, dlaczego to by się miało nie toczyć luto. I obiecał mi Jurek, że mogę o jednej rzeczy powiedzieć. Proszę Państwa, ja przyglądałam się pogrzebowi Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. I doskonale wiemy, iż decyzję o tym, gdzie ma być pochowany prezydent Rzeczypospolitej, niezależnie, abstrahuję od tego, czy ja na niego głosowałam, czy nie, ale te decyzje podjął Kościół, nie władz państwa. Wydaje mi się, że to dla nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej, było coś poniżającego. Ginie prezydent i o tym, jak ma się odbywać jego pogrzeb, gdzie on ma być pochowany, nie władze państwowe, chociaż na korzyść władz państwowych, a Kościół. To, proszę Państwa, było takim impulsem do napisania książki, która się ukaże lada moment. W tej chwili jestem na etapie porządkowania indeksu nazwisk. Książka ma prawie 600 stron, więc tych nazwisk będzie dużo. Nosi tytuł Orzeł i Krucyfiks. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym gronie, abyście Państwo mogli mi zwrócić uwagę na jej słabości i być może jakieś przesłanie. Mam nadzieję, że będę mogła ją zaprezentować, ponieważ wszystkie te problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, opisałam w tej książce. Ona najpóźniej powinna być w styczniu przyszłego roku. Więc mam szansę na to, że się jeszcze raz spotkamy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo i tak od razu ad vocem powiem, mam nadzieję, że mój przyjaciel i redaktor naczelny Reschumana Zdzisław Słowik mnie nie zdezabułuje, że gdy książka wyjdzie, Prezydium Rady Krajowej razem z redakcją Reschumana zorganizują dyskusję promującą książkę i będą Państwo szeroko na tą dyskusję zaproszeni. Zgoda, Zdzisław? Tak. Proszę. Ja bardzo dziękuję panu z Chełma, nie usłyszałem nazwiska, więc w każdym razie panu dziękuję bardzo za pytanie o Kościół odnowiony, co to jest. No już poniekąd odpowiedział na to pytanie pan profesor Walicki, ale w polskich warunkach myślę, że Kościół odnowiony ma właśnie w lewicy sprzymierzeńca. I chcę powiedzieć o książce, nie mojej, więc nie mam w tym żadnego interesu, żeby Państwa zachęcać do lektury, ale uważam, że ona jest naprawdę, ukaże się w styczniu, polskie tłumaczenie amerykańskiego jezuity Johna O'Malley'a, co się stało na Soborze Watykańskim II. I bardzo, bardzo bym polecał tę lekturę z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że dla nas, zainteresowanych polepszeniem sytuacji w Polsce ogólnie, jest to niezwykle precyzyjne narzędzie do rozmowy z Kościołem o tym, kim czy czym Kościół powinien być w społeczeństwie współczesnym. Bo przecież Sobór Watykański II zrodził się z tej bezradności i zagubienia, że stracił kontakt z rzeczywistością. Jan 23 otworzył się na ten świat i te kilka lat od 63 do 65 to były próby odpowiedzi na to pytanie. I O'Malley mówi, że Sobór Watykański II to jest głównie wydarzenie językowe. I tam Kościół, właśnie uczestnicy Soboru, a potem ci, którzy czytali, poznali nowe słowa, jak solidarność, jak dialog, jak wrażliwość na drugiego, wrażliwość na inne wyznania, na inne religie. Więc wydawałoby się, że my tutaj mówimy, tutaj padały określenia Kościół potrydencki. Ja myślę, że to jest bardzo archaiczna struktura, taka nacjonalistyczno-magiczna, na której straży stoją ludzie zupełnie niezainteresowani odnową, czyli biskupi i księża.
Seminaria właściwie reprodukują, no, klonują ten typ mentalności. Jeżeli ktoś wyjechał z Polski, jak ja na przykład, jako kleryk właśnie, no to zobaczyłem, że to nie jest konieczne. Więc im więcej ludzi zda sobie sprawę, że reprodukowanie tej struktury archaiczno-magicznej, z którą mamy do czynienia w Polsce, to nie jest konieczne i że się dalej jest katolikiem, będąc krytycznym, no to dobrze. I w tym sensie widzę, że jakby baza i katolików, i ludzi odległych od katolicyzmu może się dogadać i wspólnie, no, wysadzimy biskupów. Dziękuję.